Cześć Ewelinko, cześć dziewczyny. E, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak zmieniło się moje życie, e, odkąd przystąpiłam do klubu, e, chciałabym zacząć od e, tego, jakim człowiekiem byłam przed przystąpieniem do klubu. E, otóż e, moje życie nie było kolorowe, e, bardzo e, długą i trudną drogę e, przeszłam, zanim znalazłam się w miejscu, w którym jestem, e, a mianowicie e, abstrahując od tragedii, które wydarzyły się u mnie prywatnie w rodzinie, to natomiast tego związałam się z człowiekiem, który, który mnie poniżał. Deptał moją godność, byłam tą złą. Byłam w jego mniemaniu i w oczach jego rodziny, właśnie tą brzydką, tą taką, która najlepiej, żeby się nie odzywała, ale żeby właśnie pilnowała, pilnowała tego właśnie człowieka, z którym byłam. Zatem robiłam wszystko dla niego, stawiałam go na piedestale, nie interesowałam się sobą, swoje pragnienia. Odkładałam na, gdzieś daleko, daleko, na dalszy e, plan. Um, pewnego dnia, kiedy już e, zaczęłam. Częto mnie traktować jak takiego, taką, taki element, taką rzecz niepotrzebną, stwierdziłam, że tak nie może być, że musi coś się stać, żeby zmieniło się moje życie. I wtedy odważyłam się zapytać, czy po prostu odejść. I to była najlepsza, najlepsze pytanie mojego życia, bo odeszłam od tego człowieka, bardzo mocno to przeżyłam. Znalazłam się u psychologa. Zresztą do dzisiaj <grym> mam kontakt z tym psychologiem i, 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 i rozmawiam. Z nim, bo nie czuję się jeszcze silna. W ogóle, jak do was mówię, to bardzo to przeżywam, bo zawsze byłam taką szarą myszą, zawsze się wstydziłam siebie i przez to, że tkwiłam w toksynie wiele lat, to uważałam się za najgorszą, za najbrzydszą. Ciężko mi było spojrzeć do lustra. Natomiast Właśnie to, że odłączyłam się od tego człowieka, spowodowało, że poznałam swojego męża. Ze swoim mężem wszystko zaczęło się niedość układać na sferze ludzkiej, to jeszcze staramy się całe małżeństwo przeżywać zgodnie właśnie z Bogiem. Na pierwszym miejscu stawiamy Boga i Jego cele względem nas. Kończymy nasz dzień e, wspólną modlitwą, e, przystępujemy razem do Komunii Świętej. No po prostu wszystko, wszystko, e, wszystko całe nasze życie jest po prostu na tym fundamencie e, Pana Boga. E, dodatkowo, właśnie e, niedawno, jak słuchałam kawy z Urzekającą, to Ewelinką mówiłaś, że masz właśnie patrona domu. Pomyślałam sobie, że bardzo chciałabym mieć takiego patrona domu, że to jest takie właśnie piękne i e, Póki co mieszkam z teściami, natomiast właśnie naszym celem i naszym pragnieniem jest postawienie domu, w którym będziemy właśnie stworzymy naszą przestrzeń, ale taką, która jest oparta na Bogu. Mamy już przygotowane obrazy, które e, zawisną na ścianie. Obrazy świętych świętych. E, naszym takim patronem i takim świętym, wspólnie wybranym, to będzie Maryja. Dlaczego Maryja? A dlatego, że właśnie długo zastanawiałam się, kto by był e, takim naszym patronem. I powiedziałam do męża, że bardzo bliska jest mi Maryja. Może dlatego też, że właśnie jakiś czas temu odeszła nasza mama do, właśnie do ojca. I bardzo mi jej brakuje, dlatego też to przylgnięcie do Maryi spowodowało, że jest mi lżej. Kiedy mam właśnie jakieś takie ciężkie sytuacje, ciężkie chwile, to właśnie uciekam się do niej. I powiem Wam tak... Tak jak powiedziałam, jestem, przepraszam, chaotyczna, ale y, nigdy bym się pewnie nie, nie odważyła na nagranie tego filmiku, bo byłam właśnie tą, y, która była zła. Ubierałam się y, w szare, czarne kolory i chciałam być niezauważalna. A teraz, dzisiaj, dzięki Wam, y, w mojej szafie y, pojawiły się kolory. Y, jestem odważniejsza i nie pozwalam się, y, nie godzę się na to, by ktoś właśnie. Deptał mnie, żeby, żeby nie dopuszczę do sytuacji. Obiecałam to sobie, że już nie dopuszczę nigdy do sytuacji, gdzie ktoś zdepta moją godność. Bo jestem córką króla i chcę nim być, chcę, chcę nią być i powiem Wam tak, że mm, właśnie ta przynależność do Was codziennie mnie zmienia, bo to nie jest tak, że jestem zmieniona, że moje życie się odmieniło, bo mam chwile takie, że po prostu chciałabym się położyć na ziemi i płakać. Natomiast właśnie wymidajeć siłę. To jest niesamowite, że jest tyle kobiet tak pięknych, tak odważnych, tak świadczących o Bogu, bo powiem wam, że pracuję z dziewczynami, które właśnie Niedawno podczas tych strajków wychodziły na ulicę. A ja jedna właśnie nie godziłam się na to, bo to jest życie, prawda? I powiem Wam, że brakowało mi ludzi. Już nawet zastanawiałam się, czy coś ze mną jest nie tak, a to nie, 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 nie ze mną jest nie tak. Kiedyś jeden ksiądz powiedział, że nie trzeba być takim, jak inni, ale właśnie to ta nasza indywidualność, to nasze takie bycie i stanie na straży wartości to jest coś pięknego i, i powiem Wam, że dzięki Wam e, codziennie na nowo e, uczę się bycia córką króla przez duże C i chcę taką być i dzisiejsza kawa e, piękno mi również zależy na tym, żeby właśnie e, te dodatki, ta nasza przestrzeń była piękna, bo zawsze Pierwsze patrzą oczy, a później reszta. I powiem Wam tak, nie wiem, czy, czy było to czytelne, ta moja wypowiedź, ale tak jak mówię, uczę się dopiero i, 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 i dużą trudność sprawiło mi to, żeby się w ogóle przełamać i, i nagrać ten filmik. Niemniej jednak bardzo się z tego cieszę. Ściskam Was wszystkie i naprawdę dziękuję, że jesteście i... i y, Przyczyniacie się do tego, że e, zmieniają się serca, bo moje serce, tak jak mówiłam, e, zmienia się i chce się zmienić. I, i to jest coś um, fajnego i coś wspaniałego. I powiem Wam, że częściej się uśmiecham, bo e, przez tą swoją poniekąd dobroć dawałam po sobie deptać, godziłam się na wszystko. A teraz już tego nie robię. I, i tak jak moja koleżanka z pracy mawia, nie jesteś zupą pomidorową, żeby każdy cię lubiał. I to jest, to jest yy, słuszna uwaga. W każdym razie. E, dzięki Wam. Zmieniam się, chcę się zmieniać i będę się zmieniać. A Wy pomagacie mi w tym i, i to jest dobre. Bardzo Wam dziękuję, bardzo was serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.